to było tak, że Solidarność była takim pozytywnym miejscem, do którego przychodzili ludzie i nikt nie pytał, skąd oni przychodzą. Bo oni przychodzili po to, żeby zrobić coś pozytywnego. I ludzi łączyła chęć zrobienia czegoś wspólnie na rzecz wspólnoty. I to, powiedziałbym, to pozytywne myślenie jest zawsze znakomitym lepiszem, które pozwala nam pozytywnie zmieniać rzeczywistość. Miłość to jest taka przestrzeń, w której druga osoba pozwala ci być sobą. No nie musi być Rambo 7 albo jakimś wybitnym menadżerem z wielkiej korporacji. W domu jesteś sobą. I ta druga osoba, jeśli cię kocha, powoduje, że jakby ładujesz akumulatory po to, żeby wyjść z domu i zderzyć się z tą rzeczywistością i podołać. Sztuką jest kuchnia. No proszę pamiętać, że ja jestem człowiekiem, który wychował się w komunizmie, czyli kotlet schabowy szczytem marzeń. Tajska, włoska. No, to jest także sztuka, która zapłatnia cię do tego, żeby zobaczyć tamtą kulturę, powoduje, że twój umysł się otwiera, jest chłonny.